Uchwały w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na remonty dróg i chodników. Jest to projekt Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, w imieniu której głos zabierze Stasiu Tyczy. Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej jednogłośnie poparła projekt uchwały. Ten projekt uchwały powstał dlatego, po odjeździe wiosennym jest start dróg u nas na terenie dzielnicy bardzo zły. Czy ta uchwała coś pomoże, czy nie, no ale trzeba zasygnalizować prezydentowi, że taki stan jest. I jak jest większość środki na bieżące remonty, to za dwa lata nie za bardzo po niektórych ulicach się będzie dało jeździć. Nie wyjedziemy z osiedla. Tu jeszcze na wzgórzach, na osiedlu, na stokach jeszcze jest względnie, ale dalej. Ale natomiast na osiedlach peryferyjnych jest prawie, można powiedzieć, katastrofa. Na tych malutkich, wewnętrznych drogach jest stan przed zawałem. Bardzo dziękuję. Opinia zarządu. Zarząd nie wnosi uwag do projektu tej uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Kolega Dziedzic, bardzo proszę. Dlaczego się takie nasuwa po objeździe tym wiosennym nazywanym dróg z panem Jankiem? Nasuwa się takie spostrzeżenie, że praktycznie to, co napisaliśmy tutaj o tych drogach, ewentualnie ulicach tranzytowych przez naszą dzielnicę, to jest kropla w morzu, bo de facto chyba za dwa lata te 80% dróg, które widzieliśmy, po prostu znikną. Nie wiem, z panem Ryszardem Stawachem rozmawialiśmy, jak miasto to postrzega i pan Ryszek powiedział nam, że miasto również ze środkami, że tak powiem, nie jest za bardzo, że tak powiem, uposażone w te środki, żeby ten stan nawierzchni, powiedzmy, w jakiś sposób odnawiać. I tutaj boję się, że za dwa lata praktycznie będzie 85, może 95% dróg, tych właśnie, co pan Janek wspomniał, kawa wewnętrznych, małych, praktycznie do odnowy całkowicie, bo to się wszystko rozsypuje. Na każdej drodze jest pajęczyna, przyjdzie następna zima i to wszystko się rozsypa. To jest takie spostrzeżenie nas wszystkich, którzy po objeździe naprawdę stwierdziliśmy, że jest tragiczne. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? To ja sobie udzielę też, ale jako radnemu oczywiście. Proszę Państwa, w objeździe praktycznie rzecz biorąc brali udział wszyscy Państwo radni. I opisywanie Wam tych dróg nie ma sensu, bo je widzieliście. Natomiast ja chciałbym się skupić na czymś innym. Czy ta uchwała będzie jakiś skutek? To znaczy, czy to będzie skutkowało tym, że dostaniemy jakąś dodatkową pulę środków finansowych na remonty tych dróg? I to jest problem, o którym jeszcze będę mówił, ale w dalszej części tej sesji. Mianowicie, my żeśmy już podjęli jedną uchwałę wnioskującą o przeniesienie 80 tysięcy ze środków inwestycyjnych na środki bieżące, właśnie z myślą o tym fatalnym stanie dróg. I na razie jest to bez odpowiedzi i też będę Państwu jeszcze głowę zawracał, ale w dalszej części tej sesji, ponieważ tam są takie uwarunkowania, tworzenie budżetu w tej chwili to jest taka krzyżówka. Z jednej strony zadania inwestycyjne, z drugiej strony zadania bieżące, z trzeciej strony środki, które są przyznane dzielnicy. Jest pewna pula środków, która musi pójść na zadania inwestycyjne i nie ma możliwości, żeby te środki przenieść na zadania bieżące, a łatanie dróg, czyli naprawa po zimie, to są zadania bieżące i tak są klasyfikowane. I dlatego jeszcze wrócę do tej sprawy. A tutaj może ta uchwała pomoże chociażby w tym, żeby te środki, o które żeśmy wnioskowali do prezydenta o przeniesienie na zadania bieżące zadań inwestycyjnych, zostały przeniesione. Do chwili obecnej nie są przeniesione. Co będzie dalej, zobaczymy.
i tyle, co ja mam do powiedzenia na temat tejże uchwały. I jeżeli nikt nie zgłasza się do głosu, a nie widzę, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Głosowało 20 radnych. Dziękuję Państwu uprzejmie. I projekt.